Nazywam się Ania Osiewała, pseudonim Hagat. Jestem redaktorką portalu Kizia.pl. Obecnie koordynuję głównie dział filmowy, a poza tym zajmuję się jeszcze również działem konwentowym, horrorem, Star Wars, więc dosyć tego jest sporo. Co to wszystko działa? Paradziśmy sobie. Będę w spocie projekcji skupić się właśnie na dziennikarstwie internetowym, na specyfice dziennikarstwa internetowego. Jakby należało zacząć od próby zdefiniowania, czym jest dziennikarstwo internetowe. Dziennikarstwo internetowe, z angielskiego online journalism, to przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów zgodnego ze specyfiką internetu, jego rozpowszechnienia za pomocą internetu, otocza portali, blogów, newsletterów, kanałów i podobnie, do szerokiego grona odbiorców. Przekaz internetowy, który można by uznać za dziennikarski, powinien mieć przede wszystkim charakter informacyjny, być gatunkowo zbliżony do komunikatów medialnych, być przygotowany z zamiarem publikacji do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim w internecie, no i być przez określony czas dostępny w internecie. To rozmiękczenie wyklucza z grona dziennikarzy internetowych tych, którzy przygotowują treści na potrzeby prasy czy telewizji, które później są tylko kopiowane na łamy serwisów internetowych. Mianem dziennikarza internetowego oczywiście nie możemy też określić osoby, która na przykład nie uczestniczy w jakichś rozmowach na czatach albo zamieszcza w internecie ogłoszenia, czy oferty w serwisach aukcyjnych. Mimo wprowadzenia tych ograniczeń, definicja dziennikarstwa internetowego nadal pozostaje bardzo szeroka. No i to bardzo dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę medium, jakie jest internet, dostępny praktycznie dla każdego, otwartego na każdego, kto chce być nadawcą. Dziennikarstwo internetowe ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na szybką reakcję na konkretne wydarzenia. A co więcej, taka publikacja internetowa żyje dużo, znaczy dłużej niż na papierze. Łatwiej ją znaleźć po dłuższym czasie, następnie zaobserwować rozwój wydarzeń, całego tematu, którego dotyczyła. Bardzo to się przydaje w przypadku wiadomości, szczególnie właśnie filmowe, kiedy mamy różne plotki związane z aktorami, że kto zagra w danym filmie. W internecie jest po prostu łatwiej znaleźć kolejne newsy, zobaczyć, jak się cała tematyka rozwijała, a następnie zrobić podsumowanie albo w kolejnym newsie, albo nawet w artykule. Łatwiej jest po prostu dzięki temu oddzielić jedno od plew. Minusem takiej szybkiej reakcji jest to, że czasem do internetu trafiają teksty niedopracowane, robione na szybko, wręcz robocze. I tutaj przychodzi nam jednak z pomocą kolejna cecha dziennikarstwa internetowego, mianowicie możliwość modyfikacji tekstu praktycznie w każdym momencie. No jeśli ktoś zrobił jakąś literówkę w nazwisku autora, a korekta tego nie wychwyciła, w każdym momencie można to poprawić. Jeśli już nawet jeśli ktoś zauważy, to po publikacji tekstu, wytnę nam to w komentarzu, to nadal jesteśmy w stanie właśnie zareagować w przeciwieństwie do gazety. Co więcej, jesteśmy w stanie przeprosić w komentarzu za ewentualny błąd. No, oczywiście problem jest z komentarzami, kiedy od razu się wrzuca na autora, że jest beznadziejny i cały portal jest beznadziejny, bo zrobiliście literówkę. No ale na szczęście takie komentarze też możemy usuwać. Co tym bardziej się nie dowiaduje. Co dalej? I właśnie to jest kolejna w sumie zaleta dziennikarstwa internetowego, właśnie możliwość dodawania komentarzy. Czytelnik od razu może zareagować na wiadomość, powie co o tym myśli, czy się to podoba, czy nie. Może wyrazić po prostu własne zdanie. Owszem, jak właśnie wspomniałam, czasem bywa, że to zdanie zupełnie inne niż zdanie autora, czy to potem redaktorzy, jeśli są zbyt zadowoleni, ale patrząc na to z perspektywy czytelnika, mam właśnie możliwość wyrażenia tego własnego zdania. To jest bardzo ważne, szczególnie, że internet wybacza dużo więcej niż telewizja, czy tym bardziej gazeta. Tam mamy większą cenzurę. No i dalej, kolejna zaleta. Informacjami zamieszczanymi w sieci łatwiej się dzielić. Szczególnie od kiedy istnieją media społecznościowe, już nie musimy zwracać się do kogoś, że włącz telewizor albo kup tą gazetę, bo jest fajny artykuł, po prostu wysyłamy linka do danej osoby.
Ten mechanizm ułatwia nie tylko przekaz informacji, ale również promocję portalu. Oczywiście internet bywało z całą siecią, ale to już jest jakby temat na inną prelekcję. Zastanówmy się teraz, kto może być dziennikarzem internetowym. Otóż niektórzy młodzi ludzie myślą, że skoro liceum bardzo dobrze im szło, dostawali same piątki, naturę sobie pisali na 90, albo nawet na 100%, to już od razu są super hiper i wszystko wiedzą i umieją świetnie pisać. Niestety, jak wiemy, polska szkoła nie dostosowuje nas do praktyki, nie uczy nas niczego praktycznego. Umiejętności i zawodzenia się nas nie przygotowują do życia i wykonywania jakiegokolwiek zawodu. Zresztą ze studiami jest podobnie czasem. I stąd też pozwolę sobie zacytować Marka Jeleśniewskiego, twórcę portalu redaktor.pl. Znajomość poprawnej polszczyzny nie jest warunkiem koniecznym, by być dobrym dziennikarzem, a piątki z polskiego nie potwierdzają żadnych umiejętności związanych z pracą w charakterze redaktora. Dziennikarstwo nie ma bowiem niemal nic wspólnego z pisaniem rozprawy. Pozostanie może szokować, ale rzeczywiście tak jest. Sam się o tym z tego czasu boleśnie przekonałam, w sumie przyszłam do gili. Na początku zaczynałam jakąś wysmętę, natomiast się jakby do mojego stylu nikt nie czepiał, ale w pewnym momencie chciałam się rozwijać, chciałam dodawać recenzje. No i kiedy dostałam recenzję naszemu staremu koordynatorowi, to się po prostu, można powiedzieć krótko, zostałam zjechana. Po prostu dlatego, że potraktowałam recenzję odruchowo po nauce w liceum jak rozprawkę. Czyli zakończyłam wstęp pytanie, dałam takie stricte plusy i minusy w rozwinięciu. Nawet na to pytanie do wstępu nie odpowiedziałam w zakończeniu, więc to są właśnie podstawowe błędy, jakie się robi na początku. No ale też przecież właśnie o tyle mnie to dotknęło, że właśnie tak jak dużo młodych ludzi myślałam, że skoro miałam dobre oceny z polskiego, no to sobie dam radę, tak. Jednakże trzeba przyjąć tą pierwszą krytykę na siebie i po prostu pisać, jeszcze raz pisać, ćwiczyć swój styl, uważać na zupełnie inne rzeczy. Dlatego warto swoją przygodę z dziennikarstwa internetowych zacząć właśnie na blogach albo na jakichś mniej profesjonalnych portalach, gdzie zetknąć się z tą krytyką, też czytać dużo tekstów na tych portalach bardziej profesjonalnych. No i mówię, ćwiczysz po prostu pisanie, a w końcu z tego wyjdą dobre teksty. Jakie cechy powinien mieć dziennikarz internetowy? Przede wszystkim powinien się znać na tym, o czym pisze. Może to brzmi banalnie, ale widać, cały czas się przekonuje, patrząc na osoby, które przychodzą do naszego portalu. No, nie zawsze to jest takie oczywiste. Więc jeśli piszemy o filmach, to musimy się na nich znać. Jeśli piszemy o książkach, to musimy dużo czytać. Oczywiście ze względu na to, że taka sfera jak film, czy właśnie literatura są sfery szerokie, to warto się znać na jakimś konkretnym, nie wiem, albo uniwersum, albo gatunku. Na przykład zawsze przyda jakiś specjalista od horroru, albo właśnie od stricte fantastyki. I wtedy te osoby będą po prostu brały na siebie recenzje danych dzieł, danych forów kulturowych. I mam jakby gwarancję, że w sumie nie zrobią za dużo błędów. No, jeśli ktoś się bierze za po prostu recenzowanie rzeczy, o której nie ma pojęcia, no i szczególnie jeśli chodzi o serię, albo właśnie wielkie uniwersa, typu uniwersum Marvela czy DC Comics, no to możemy tutaj ryzykujemy błędami merytorycznymi. Dalej. Nawyk sprawdzania informacji, nawet tych pozornie oczywistych. Być wiążą z punktem pierwszym. Nawet jeśli się na czymś dobrze znamy, powinniśmy wszystko dokładnie sprawdzać. Szczególnie dotyczy to imion, nazwisk, nazw własnych, bo czasem coś się pisze zupełnie inaczej niż nam się zdaje. Wtedy lepiej skorzystać z jakiejś bazy danych, typu film, bo to jest pierwsze, co nam przychodzi na myśl, ale także tematyczne Wikipedie. To jest też bardzo przydatne, by uniknąć błędów merytorycznych właśnie. Im popularniejsza jest dana rzecz, tym dokładnie trzeba wszystko sprawdzać. Szczególnie, że fandomy bywają bezlitosne i potrafią wychwycić nawet najmniejszy szczegół. Fani niestety często też zapominają, że recenzenci nie mają encyklopedii w głowie i czasem nie znają wszystkich drzew genealogicznych z tak wielkich uniwersów, jak właśnie na przykład świat Marvela czy świat Star Wars. To tutaj taki mój mały apel do was jako do internautów, żeby podchodzić do pewnych błędów z większą wyrozumiałością, bo każdy z nas jest człowiekiem i po prostu może się coś zdarzyć, możemy popełnić błąd.
pamiętać recenzenci powinni pamiętać o podejściu fanów i tym bardziej wstawiać te informacje rzeczy popularnych. Nie ufać własnej pamięci. Powinna się to może zaowocować serią niemiłych komentarzy pod tekstem. Dobry styl pisania. Jak już wspomniałam, dziennikarstwo internetowe nie ma nic wspólnego z nauczaniem języka polskiego w polskich szkołach. Jednak to nie oznacza, że pierwszy lepszy ignorant może zostać się dziennikarzem internetowym. W sieci trzeba umieć jasno przekazywać informacje. Każdy tekst musi tworzyć logiczną całość. Nigdy nie można wychodzić z założenia, że wszyscy wszystko wiedzą. To się często zdarza autorom różnych artykułów, podsumowań, którzy uważają, że każdy zna całą obsadę danego filmu. Nie jest tak. Trzeba pisać właśnie, kto wcielał się na przykład w jaką postać, był reżyserem danego filmu. No bo nie każdy musi być po prostu tak z panem znającym się na wszystkim. Należy też bardzo uważać na budowę akapitów oraz na powtórzenia. Miło jest, jeśli osoba chcąca publikować swoje teksty zna parę wyników więcej niż tylko i. Parę określeń pozytywnych więcej niż bardzo dobre na przykład. Więc styl pisania jest dosyć ważny. Dalej, elastyczność. Oczywiście też w tym przypadku zależy, dla kogo piszemy, gdzie mieszkamy, jak bardzo jest czymś blisko związany z danym portalem. No wiadomo, że jeśli ktoś w tych największych portalach, jeśli ktoś ma jakąś umowę o pracę, no to musi parę godzin na przykład siedzieć w biurze, w której zajmuje się zamieszczeniem tych tekstów. Jednak nawet bez takiej umowy w portalach czysto hobbystycznych można się też umówić z naczelnym czy z koordynatorem, w jakich godzinach albo w jakich dniach będziemy dodawać jakieś teksty, albo ile tekstów na przykład tygodniowo będziemy dodawać. Także największa elastyczność jest wymagana oczywiście w przypadku newsmenów. Wtedy często działalność dziennikarza internetowego wiąże się z dostępnością przez cały czas. Wynika to nie tylko z konieczności szybkiej reakcji na kolejne newsy, ale także w niektórych dziedzinach kultury, tak jak na przykład w filmie, również z różnicy czasowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, z których bierzemy większość newsów. Jeśli chodzi o osoby mieszkające w Warszawie oraz szczególnie o recenzenty filmy, to muszą się liczyć z tym, że będą czasem wysyłani na pokazy przedpremierowe, nawet premierowe, a większość tych pokazów odbywa się w godzinach często porannych, w tygodniu, więc z tym się trzeba liczyć. Kolejna cecha, jaką powinien mieć dziennikarz internetowy, to dobra znajomość języka angielskiego. Też nie wiem, w tych czasach to już jest oczywistość, ale no bez tego ani rusz, bo to ze źródeł angielskich właśnie bierzemy większość informacji, szczególnie materiałów na newsy, ale również pomysły na artykuły. To dzięki znajomości angielskiego jesteśmy też w stanie ocenić jakość tłumaczenia, na przykład kiedy oceniamy wydanie DVD. I wreszcie pozwala to na przeprowadzenie wywiadów z zagranicznymi twórcami, też czasem może się zdarzyć taka okazja. Trzeba też posiadać umiejętność zainteresowania czytelników własnym tekstem. Możemy szczerze, ale jeśli kupujemy gazetę, to i tak czytelnik przeczyta większość artykułów bądź informacji, albo chociaż się przejrzy. Natomiast internet rządzi się zupełnie innymi prawami. Internauci szybko się nudzą, chcą być ze wszystkim na bieżąco. Trzeba więc umieć pisać w taki sposób, by chcieli jak najczęściej odwiedzać nasz portal. Polega to zarówno na umiejętności doboru odpowiednich tytułów, jak i tematyki. Czy to zufania informacji, a także szybkości zamieszczania ich w sieci. Znaczy, znowu najbardziej to widać w branży filmowej, kiedy oczekuje się, że recenzja jakiegoś na przykład blockbustera powinna trafić albo jeszcze przed premierą, albo weekend premiery. Jeśli zamieścimy ją później, to praktycznie nie ma to żadnego sensu, bo każdy już ocenił film i jakby się nie zastanawiał, czy iść na niego, czy nie. Po prostu wszystkie recenzje będzie czyta się w pierwszy weekend premiery. Ostatnia cecha to znajomość obsługi komputera. Też niby oczywiste, ale warto o tym powiedzieć. Naprawdę, nie da się z tego śmiać.
Ponieważ też się zdarzają osoby, które chcą zamieszczać teksty w internecie, a stanie się nie łapią w komputerze, nie znają podstawowych do końca na przykład, nie wiem, opcji w Wordzie. Nie mają takiego wyczucia po prostu komputerowego. A dziennikarz internetowy nie powinien bać się technologii. Powinien znać właśnie przede wszystkim podstawowe edytory tekstowe. Przyda się również podstawowa znajomość HTML-a. Większość z tych procesów zaczyna od tego, że na przykład wysyła gotowe teksty i ktoś inny je zamieszcza. Jednakże jeżeli chcemy się bardziej zaangażować w pracę portalu, no to w końcu przyjdzie na nas kolej, żeby zamieszczać te teksty. I trzeba być gotowym wtedy na specjalne szkolenia, szczególnie z systemu CMS, służącego do zamieszczania treści na stronie internetowej. A tutaj właśnie się liczy to wspomniane w systemie zwykłe komputerowe wyczucie. Jeśli komputer jest dla kogoś tylko maszyną do pisania, to po prostu może mieć potem pewne trudności. Niektórzy dzielą dziennikarstwo internetowe na profesjonalne i amatorskie. Jednakże według mnie ten podział jest trochę nietrafiony i błędny, ponieważ już nieraz spotkałam się z sytuacją, że ktoś, kogo byśmy nazwali amatorem, myślę lepiej niż osoba, nie wiem, na stopklatce. Dziennikarstwo nie zawsze prezentuje pisanie. No właśnie. No właśnie, więc tutaj profesjonalizm jakby ciężko jest określić, kto jest tak naprawdę profesjonalistą. Bo szczególnie się osoby piszące hobbystycznie właśnie mają tą pasję, jakby też częściej więcej rzeczy sprawdzają, żeby ich teksty były jak najlepsze, a z kolei dziennikarz tak zwany profesjonalny wzrok może sobie zrobić po prostu na odwalcie. I tutaj najlepszym przykładem dla mnie jest z tego lata kontrowersyjna recenzja filmu Pacific Rim z gazety.pl. Tym autorem był Paweł Tefelis, na który fandom jest filmu w sensie, czy zrobił dosyć duże zamieszanie, ponieważ totalnie zjechał ten film, ale oczywiście każdy ma prawo do negatywnej recenzji. Ja trzeba powiedzieć, że negatywne recenzje też trzeba umieć pisać, trzeba mieć jakieś konkretne argumenty, dlaczego to się zyskuje. W momencie trzeba też wiedzieć, co oczekujemy od danej produkcji, jak już piszemy tę recenzję, ponieważ no, jeśli produkcja reklamuje się, tak jak w przypadku Pacific Rim, jako zwykła nawalanka między wielkimi robotami i jeszcze większymi potworami, to trudno, żebyśmy oczekiwali od takiej produkcji jakiejś głębi wielkiej, tak jak właśnie zrobił autor tej recenzji. Co więcej, jeśli zarzucamy reżyserowi typu Guillermo del Toro, który stworzył niesamowity labirynt Fauna, brak wyobraźni, no to widać, że ktoś się nie do końca zna na tym, co pisze. Teraz, czego może spodziewać dziennikarz internetowy, jak zaczyna swoją współpracę z portalem? Niestety wczoraj sobie zdecyduję, że na dziennikarstwie internetowym ciężko jest zarobić i te umowy z portalami zapewniające więcej uprawnień są rzadko spotykane. Najczęściej dotyczą największych portali, tych z siedzibą w Warszawie. Zresztą też jest różnie, bo często one mają tylko kilka osób zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę o zlecenie. A tak naprawdę wykorzystują właśnie stażystów, którzy pracują już za darmo. Zresztą według mnie największym wyzyskiwaczem jest Finweb, ponieważ tam wszyscy robią właśnie wszystko za darmo od siebie, nikt tam specjalnie nikomu nie płaci. Ja opłacam się rozrósł, tak? Więc musimy sobie jasno powiedzieć, że to bardziej będzie komuś z tego zrobić jakoś jedno stałe źródło dochodów. Więc opowiem wam teraz, na co taki dziennikarz internetowy może liczyć. Zaczynając od umów najmniej popularnych, które najtrudniej dostać. Czyli umowa o pracę i umowa zlecenia. Jeśli chodzi o umowę o pracę, też w normalnych warunkach jest zanim teraz ciężko, co dopiero w przypadku dziennikarstwa internetowego. Jak powiedziałam, to mogą liczyć osoby pracujące w tych największych portalach, typu Onet albo Wirtualna Polska. Z kolei umowa o zlecenie jest trochę cięższa, jednakże w przypadku dziennikarstwa internetowego to się do końca jakby trafiona, bo dziennikarze internetowi najczęściej pracują się już na umowę o dzieło, gdzieś liczy w rezultatach tych pracy. Trudno podciągnąć pracę dziennikarza internetowego przez umowę o zlecenie, chyba że właśnie na przykład w przypadku newsmenów jest dosyć prosto, że gdzieś się zobowiązuje, że będzie ileś newsów dodawał w ciągu dnia. To są jakby jego usługi, które się świadczy.
Tak samo osoby uzupełniające bazy danych, że one są stricte dziennikarzami internetowymi, no ale bez tego portale by za długo nie pożyły. Są jakby te osoby mocno z nimi związane. Umowa o dzieło. To jest najczęstsza umowa, na jaką możemy natrafić zarówno jako dziennikarz internetowy, jak i właśnie dziennikarz piszący umowy, teksty dla bazy. Jak już sama nazwa wskazuje, możemy się domyślić, dlaczego jest to umowa najbardziej popularna. Tutaj może się podzielić z Wami kilkoma takimi praktycznymi uwagami. Dzieło jest to określony rezultat pracy człowieka, który ma charakter przyszły. Czyli z góry umawiamy się z zamawiającym, jaki tekst napiszemy. Co ważne, przy umowie o dzieło zamawiający ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia, to się przyjmuje. I tutaj też zaczynają się schody. Co do zasady, umowę o dzieło dzielimy na taką z przeniesieniem praw autorskich i bez przeniesienia praw autorskich. Ten podział jednak ma znaczenie przy dziełach, które są warte więcej niż 200 zł. A więc w przypadku internetowego też to pojawia się dosyć rzadko, ponieważ zwykle wynagrodzenie za tekst to jest jakieś od 40 do 80 zł, to są 100. Tego minus podatek, więc nie łapiemy się na ten podział. Wypłaty z tytułu umów o dzieło, które opiewają właśnie na tą kwotę nieprzekraczającą 200 zł, są opodatkowane tzw. ryczałtowo. Naliczane są więc bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Czyli po prostu mamy stawkę 18% w tym wypadku. Nie odlicza się też od niej kwoty na ubezpieczenie zdrowotne. Nie odliczamy właśnie tych kosztów uzyskania przychodu. Ale jednocześnie cała ta kwota brutto jest przedmiotem opodatkowania. Dochody z umowy o dzieło nie łączą się również z dochodami podatnika w zeznaniu rocznym i nie są uwzględniane w rozliczeniu PIT 11. I teraz jak obliczamy taki podatek? To myślę, że też jest dosyć ciekawe. Czyli przyjmujemy, że mamy to 200 zł. Od kwoty dochodu musimy obliczyć podatek, który odprowadzamy do urzędu skarbowego. Czyli mnożymy wszystko za razy 18% i wychodzi nam ten wypadek 36%. Potem tą kwotę podatku odejmujemy od kwoty brutto i otrzymujemy kwotę do wypłaty dla wykonawcy dzieła. Czyli 200 minus 36 to mamy 164 zł. Kolejnym sposobem wynagrodzenia, chyba najczęstszym, są bartery. Tak jak powiedziałam, ciężko jest zarobić na dziennikarstwie internetowym. Zwykle wynagrodzeniem jest nie tyle pieniądze, co na przykład egzemplarz recenzencki albo jakieś gratisy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż same portale też mają trudności, żeby zarobić na siebie. Głównie to wynika z tego, że zarówno z wydawnictwami, jak i z dystrybutorami filmowymi. Umowy dotyczące patronatów to często są umowy bardzo stricte dżentelmeńskie. Nikt nie chce płacić za reklamę. I jakby wynagrodzenie za to, że promuje się jakiś film bądź książkę, są właśnie te filmy lub książki, które się promuje bądź związane z nimi. Warto też zauważyć, że obecnie wiele portali internetowych zachęca do pisania na przykład przyznawania punktów wymienianych potem na jakieś korzyści. Sporo też portali współpracuje z blogerami, którzy sami z siebie cały czas chcą pisać. Osoby by na taktywnie wręcz w tej kwestii. Ponadto właśnie czasem zniżki, jakieś wyjściówki na jakieś imprezy. Ja to najczęściej możemy liczyć jako dziennikarze internetowi. Albo jedzenie na konferencji prasowej. Dobrze, to teraz, kiedy wiemy, kto może być dziennikarzem internetowym i jak to mniej więcej się prezentuje, na co możemy liczyć, to zastanówmy się tak, podzielić się z Wami paroma wskazówkami na temat właśnie samego tworzenia tekstów. Przede wszystkim, dobre pomysły na teksty.
że rozpoczynając pracę w nowym serwisie, bądź też po założeniu własnego bloga, mamy głowę pełną różnych koncepcji. Czasem jednak każdego dosięga wypalenie, zmęczenie materiałem. I kryzys taki dotyczy szczególnie autorów, którzy nie mają w związku z pisaniem o bieżących wydarzeniach, na przykład dla myślenów jakby źródło informacji nigdy się nie wyczerpuje i oni czasem potrzebują pomysłów. Podstawowym źródłem informacji są otaczające nas trendy. Wszechobecne te serwisy społecznościowe pomagają nam analizować trendy, pokazują, czego oczekują od nas internauci, czym się w danym momencie interesują. Trzeba uważnie obserwować, co jest w danym momencie na topie, co jest w danym momencie popularne. Można to też monitorować samodzielnie, chociażby obserwując tablice swoich znajomych na Facebooku, szczególnie jeśli to jest nasza grupa docelowa. Przykład mamy jak właśnie nowego aktora w roli Batmana, więc czemu by nie napisać w tym momencie artykuł o ewolucji filmu Batmana albo o osobach aktora, które się w tę postać wcielali, jak im poszło ocenić ich. To też można brać pomysł. Dla osób bardziej ambitnych są przeznaczone właśnie narzędzia do monitoringu serwisów. Niestety większość ich jest płatna. W Polsce najbardziej popularne są te pierwsze dwa, czyli Branch24 i Google. Są one jednak płatne. Bezpłatne usługi łatwiej znaleźć na serwisach zagranicznych, angielskich. Właściwie bezpłatne są Social Mission albo Wildfire App, czy Social Media Manager. Tam serwisy to właśnie pokazują, jakie prace są najczęściej wyszukiwane, czym się ludzie obecnie interesują. Ciekawym narzędziem jest również Google Trends. Myślę, że dotyczy głównie zagranicznych publikacji. Daje to już jakieś pojęcie na temat tego, co jest w danym momencie popularne. Warto też szukać pomysłów samych czytelników, czyli na przykład opublikować tutaj ze wstępnym pomysłem na jaką publikację i spytać się czytelników, czego oczekują. Można też stworzyć tak będący początkiem jakiejś serii i spytać czytelników, o czym chcą usłyszeć właśnie następnym razem, jakie mają być kolejne części tej serii. Można też podać adres mailowy swój i lub zrobić ankietę. Ankiety są bardzo chętnie wypełniane, szczególnie, że są anonimowe. I tam czasami kilka swoich pomysłów, po prostu dzięki temu możemy zobaczyć, co czytelnicy chcą w danym momencie czytać, czym są zainteresowani. Tutaj polecam serwis EasyPolls.net, który się pozwala na darmowe tworzenie ankiet za pomocą kodu HTML na swoją stronę. Jeśli macie sporą grupę w redakcji, to warto też od czasu do czasu urządzić burzę mózgów. Na pewno znajdą się jakieś ciekawe pomysły. Można się tutaj spotkać albo na żywo, albo zrobić to mailowo, czy właśnie w jakiejś grupie na serwisie społecznościowym. Po prostu im więcej osób, tym łatwiej wpaść na jakiś ciekawy pomysł. Cennym źródłem informacji są również eksperci w danej dziedzinie. Warto śledzić to, co zamieszczają na swoich blogach, a także w serwisach społecznościowych. W zależności od tematu, w jakim się specjalizujecie, być może też warto subskrybować osoby z zagranicy, którzy z zagranicy. Bardzo dobrą propozycją i częstą praktyką w profesjonalnych mediach jest monitorowanie bezpośredniej konkurencji. Dlaczego warto tak robić? Z jednej strony, żeby nie powielać pomysłów, a z drugiej strony, może właśnie, żeby coś dodać do danego pomysłu. Przygotować lepszy tekst, lepszy materiał, może wejść w jakąś polemikę. Nie czarujmy się, ale w internecie 99% tematów było już poruszonych, więc trudno jest wymyśleć coś odkrywczego. Nie znaczy to jednak, że do danego tematu nie możemy wnieść czegoś nowego. I tutaj znowu jest dobrze monitorować szczególnie serwisy zagraniczne o podobnej tematyce. Być może już ktoś padł tam na pomysł nieporuszony jeszcze przez czołowe media w Polsce. Na koniec
parę rad dla newsmenów szczególnie, ale też dla programatorów, to jest mianowicie tytuły. Co? Dokładnie. Bo to jest najważniejsze z całego tekstu. Tytuły w internecie tworzy się zresztą zupełnie inaczej niż tytuły do gazet, ponieważ tytuł stanowi swego rodzaju niezależny środek informacji, wpływa na decyzję o kliknięciu i jest bardzo ważny dla wyszukiwarek. Aktualności na stronach internetowych tutaj pojawiają się dosyć często i przez to szybko znikają, to nas w gąszczu informacji. Dlatego tytuł musi być jak najlepszy, by przyciągnąć uwagę internauty i zachęcić go właśnie do tego kliknięcia. Dzięki temu internauta będzie wracał do naszego portalu, a będzie mógł znowu ten sam tekst łatwiej znaleźć w wyszukiwarce. Tempo pracy w niektórych redakcjach jest oczywiście bardzo duże, więc to zawsze trzeba te kilka sekund na tytuł poświęcić. Jakie cechy powinien mieć dobry tytuł newsa w szczególności, ale również artykułu, to się przydaje. Wszystkim powinien odpowiadać na pytania co, gdzie, kiedy. Powinien być możliwie krótki, a jednocześnie streszczający to, o czym piszemy w danym tekście. Powinien zawierać możliwie dużo słów kluczowych, gdyż są one bardzo cenne w czasie przeszukiwania zasobów internetu. Podobnie jak news powinien być zgodny ze strony neutralnego punktu widzenia. W razie powinien być pozbawiony zwrotów wartościujących, ale tutaj też zależy dla kogo piszemy, bo czasem może się to przydać i niektóre media są niestety swoje subiektywne. Powinien oddawać wagę tematu, aby ten sukces nie wywołał reakcję u czytelnika. No i musi być konkretny, jasno wskazujący na daną treść. Dlatego też sytuacja, kiedy w serwisie jest na przykład 5 newsów o tytule nowe karty graficzne Asusa, no, jest trochę niedopuszczalna. I dlatego też, zamiast pisać na przykład nowy zwiastun Matchstick Kills, lepiej stworzyć tytuł pełną krwi w nowym zwiastunie Matchstick Kills. Albo zwiastun Matchstick Kills tylko dla dorosłych. Zamiast nowe notebooki Asusa możemy stworzyć newsy Asus, pierwsze notebooki z napędem Blu-ray. To już od razu daje czytelnikowi jakieś pojęcie o danym temacie. Czy mógł zdecydować, czy chce przeczytać daną treść? Przykład złego tytułu. Edycja rozszerzona Wiedźmina. No i co z nią? Nie wiemy, czy weszła, czy została wycofana, czy co. Tak, brakuje, świetnie się sprzedaje, trafiła dobra na rynek, nie mamy tutaj jakiegoś orzeczenia. To jest sugerowałoby problem poruszony w danej aktualności. Owszem, czasem zdarza się tak, że niejasne tytuły przyciągają uwagę. Jednakże użytkownik, który raz czy drugi kliknie w nadziei na uzyskanie jakiejś ciekawej informacji, a tymczasem tekst okaże się być o niczym praktycznym, to już nie będzie się obracać na nasz portal. Tytuły aktualności, a także jednego typu publikacji zamieszczanych na łamach stron internetowych są więc bardzo ważne. Muszą być od samego początku możliwie jak najlepsze, zachęcające do przeczytania nie tym, że mogą się kryć za nimi informacje rozmaitego rodzaju, ale właśnie swoją precyzją i odpowiednim doborem słów. W dobór oczywiście zależy od specyfiki portalu, od charakteru naszego medium internetowego. Innych słów używa się bowiem na blogu, innych na portalu podcastowym, a jeszcze innym w profesjonalnym serwisie informacyjnym. Więc trzeba o tym pamiętać. I to chyba z mojej strony na chwilę obecną tyle. Czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie hasła internetowego z samego portalu? Powiedz o swoich wrażeniach z dziennikarzem internetowym. Jak się komunikujesz? Znaczy ja już jestem tam kilka lat, rzeczywiście zaczęłam od gildii, też postaram się udzielać różnych jakichś innych portalach. No cóż, rozumiem. Wszystko zależy na jaką redakcję się trafi tak naprawdę, bo jeśli trafimy na kogoś, który wymaga od nas, nie wiem, albo za dużo, albo jest po prostu niemiły, cały czas zjeżdża w każdy kolejny twój tekst, to takie osoby będą uciekać, inne osoby będą uciekać z redakcji od takiego na przykład koordynatora. Więc mówię, najważniejsza jest chyba ta dobra atmosfera. W gildii panuje świetna atmosfera. U nas jest
wszystko na luzie, to nie mam jakiś tam płód niewielki teraz sporów. Oczywiście nie mówię, że zawsze tak było, ale na chwilę obecnie rzeczywiście. Rzeczywiście jest spoko. Mam bardzo fajną redakcję. Po tyle. Coś jeszcze? Jest to internet. Co? Jest to internet. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest. Ja pytałam w sensie, żeby wziąć i pokazać stronę, żeby pani na bieżąco już nie oceniła. Nie wiem, czy to jest internet, czy to jest. Kiedyś nie wiem, jest. Literatury, filmu, komiksów bardzo znany, bardzo prężnie działający. Zresztą tutaj się pochwalimy, że nasz naczelny dostał wyróżnienie w tamtym roku za Ministerstwo Kultury, za promowanie właśnie komiksu. Mamy dział w Star Wars, tam zresztą kolega siedzi z tyłu, jeden z redaktorów. To mamy jeszcze planszówki, właśnie imprezy i konwenty, z tego sporo. Manga i anime też. Nie, mam po prostu różne gildie, tak. No tak. Ty się zajmujesz filmem? Głównie filmem, tak. Ale również nadzoruję właśnie teraz konwenty i samolotu. No tak przede wszystkim. No więc właśnie. A mam to, nie wiem, są jeszcze jakieś pytania, bo ponieważ mam dla was taki mały konkursik, to przyniosłam ze sobą na nas parę różnych gratisów konkursowych właśnie. Fajnie. Tak, na zachęcenie, bo nie, że u nas na portalu jest bardzo dużo konkursów, to jest tak oczywiście żywa reklama. A, to jest kolejna pytanie. Mówię, że prowadzi dział konwentowy. Chciałbym się zapytać, czy newsfilm na konwentach to korzystasz wyłącznie z materiałów wysłanych, czy sama też przerzucasz te same konwenty tylko na swojej stronie bądź Facebooku? Czyli to szczerze mówiąc jest różnie, zależy od konwentu, tak? Czasem na przykład skorzystamy z nich tylko z tych, które nam przyślą, czasem też szukamy właśnie, no, bo bądźmy szczerze, też organizatorzy konwentów nie zawsze cały czas przysyłają te newslettery, więc często musimy czerpać informacje z Facebooka, szczególnie jeśli są ciekawe. Więc zwykle jeśli mamy na czymś patrona i jeszcze jakby ja czuwam nad danym konwentem, to wtedy staram się na przykład polubić ten profil na Facebooku danego konwentu. To jest zawsze jakieś źródło informacji takim natychmiastowym. A przeredagowujesz mocno teksty, które są nadsyłane? Jeszcze raz proszę. Czy mocno przeredagowujesz te teksty? Zależy, bo jeśli wiesz, ktoś napisze nam tekst, który super, hiper przedstawia konwent, to wiadomo, że nie mogę zamieścić takiej czystej reklamy, której się ktoś zachwyca, jaki to konwent będzie świetny. Ale są też teksty czysto informacyjne. U nas akurat jest taka opcja, żeby zapisać, za kim jest dany news, więc czasem można prawie się zacytować to, co dostaniemy. Bo wtedy my jesteśmy autorem, tylko informujemy, że autorem jest ktoś inny. Na przykład organizatorzy danego konwentu, czy dystrybutor jakiegoś. No. No. Tak, myślę, że fajny będzie konkurs na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Czyli ja zadam pytanie, a ktoś po prostu będzie znał odpowiedź. Przyjdzie po prostu. No, pierwsze pytanie do wygrania jest film Red z Bruce'em Willisem, Ronaldem Freemanem. W tym roku weszła druga część tego filmu. Bardzo fajna komedia sensacyjna. I pierwsze pytanie. Jakie stworzenie mamy w logo Gildii? Dobra, teraz może Percy Jackson, książka i film pierwsza część, książka druga część. Tak, co ty robisz? Tak, tak. Nie
wieki, ja bym to co A może coś właśnie o Łodzi? Jaka jest najsilniejsza ulica Łodzi? Moska. Nie za to lubisz. Ja coś zastanawiam, coś? Nie mam nic. Ja też nic nie mam. Książkę nie, ja złożę książkę na niej. Na pół podzielę. Nie wiem, to możecie powiedzieć, co masz pół podzielę. Nie będę? Tak, bo ja... Co masz w tym, ja bym chciał powiedzieć? Nie, on nie ma sensu problemu, żebym powiedział tak. To pytanie do was. Mamy jakiś fanów Riddicka na sali? Nie, o, no, to już wygłasza. Zastanawiam się, czy dać wam trudniejsze pytanie, czy proszę. Trudniejsze. Trudniejsze. Jak fanów? No, dobra. Z jakiej planety pochodzi Riddick? Z Furii. Brawo. Brawo. Dla pana dwa filmy. Liczba i Riddicka. Ale aczkolwiek widziałem Riddicka i był słaby. Średni, no dokładnie. Coś kopia z młodej jest lepiej straszna. Czym to tam było widać? Ci powiem, trwa tam z pół godziny. Riddick i Riddicka? Tak, jest wyzyw. Przynajmniej nie takie przebicie, jak Przewodnicy w Cieniu, gdy to eksplika, czy będzie troszkę trwa 5,5 godziny. No tak, chociaż tyle. Teraz poproszę raczej o podniesienie ręki, bo mam wymieniankę. Kto wie, że podniesie rękę, to będzie musiała odpowiedzieć na pytanie. Proszę wymienić trzech aktorów z Niezniszczalnych. Trzech? Z Niezniszczalnych, tak. Nie, zmniejszali ze Stallonem. Ale pojechaj tak. Arnold Schwarzenegger, Jenny, Sylvester, Bruce Willis. No, bo nawet nie jest. Co mam tutaj szanowni? To zobaczymy, czy się znacie na... Czy wiecie w ogóle, na co przyszliście, mianowicie jak się nazywa? To już powiedzcie, że tak, znowu kto pierwszy, tym lepszy. Jak się nazywa ta impreza z planszówkami na dole? Zaliczyłem 13. Nie? Planszówkami? No. U ciebie to poszukiwanie króla. No tak, myślę, 13 to jest stanie. No właśnie. Jestem tu drugi dzień, nie zdążyłam całego trudnego rozwiedzić, też powiedz. No dobra. Może tutaj mam ostatnie wymyślone pytanie. Zobaczymy, czy choć trochę mnie słuchaliście. Czy ktoś pamięta jakieś narzędzie do monitorowania trendów, o którym mówiłam? No z jakimi sobie czytali? Nie. Nie. Skryjam te tytuły, bo widzę, jak w tym momencie skryją się. Dobra, dobra. Człowiek cel. Tak będzie cel. Ale ciekawe, pierwszy cel. Więc jest ten, jak zauważamy, które idą do gildii, że... Tak. Jest konkurs, bo już raczej na konkurs, tak? No i to tyle z mojej strony. Jeszcze jakieś pytania może do mnie? Tak, nikogo po nas nie ma, to 50 już powinno kończyć, ale mówię, demografski jest nie przyjechał. A z czym to połączyć, żeby z tego wyjść? Co może być? Tak radzisz, że mamy szybki zajm, że zapadamy na tak. Jak się wygląda z 50-dolarowe pieniądze? No na pewno tak była koleżanka, bo będzie bardziej powiedzieć, że wypadałoby mieszkać w Warszawie, nie? Ponieważ sporo... Ja na przykład jeszcze coś tam zajmuję, a redakcja jedna z głównych pytań jest podobna, że ma informację, jest to czymś jechałem, czy nie? Tak, ale sporo jednak jest w Warszawie, na nic tego najłatwiej się to. Oni mają bardzo dobrego na telewizję podzorów. No jestem, na tyle, że można też być razem, czyli po prostu pisać artykuły do różnych portali. Zależą się od zachowania. Do portali, gazet też. No i jest to ciężkie, ale powiem, że niemożliwe też. Można sobie coś też powiedzieć, na przykład, nie wiem, testowanie stron. Też z tego pieniądze nie ma, ale jak to połączyć, to się... Tak, to można powiedzieć. No i co warto też z nią i dziennikarstwo internetowego nie dokończy zasada niekonkurencji, chyba że powiedzmy jakiś portal sobie zastrzeżeń. Tak, no dokładnie. Na wielu. No można się spotykać na fotografii, nie wiem, że fotografia po prostu dziękuję, że tutaj fotografię publikuję w organizacji. No dokładnie. To po prostu się robi na stacjach, czy kreśla, to portal może wszystko. Tak, tak. Dokładnie. Na przykład, teraz jak akredytowali do Mistrzostwa Europy, to kościół gościom pochylać.
trzeba po prostu kombinować. Zobaczyć w największej ilości. Mówię, ciężko jest znaleźć portale, które płacą takim przeciętnym. Szczególnie, że ostatnio się zrobiły portale w kolejach. No właśnie. Deszczu w powodu szukać czynnik każdym. A mówię, naprawdę portalom jest ciężko na siebie zarobić, bo wszyscy chcą po prostu takie zwykłe umowy barterowe, dżentelmeńskie. Mało kto chce płacić. Bo też nie mają pieniędzy, no bądźmy szczerzy, wydawnictwa dużo też same nie zarabiają. Dystrybutorzy cały czas walczą z piractwem wszechobecnym. No niestety. I też nawet zauważyliśmy taką tendencję, po prostu dostajemy już dużo mniej filmów od dystrybutorów. Aż tak? No. No dokładnie. Więc niestety jest ten problem z piractwem. Filmów, książek i komiksów to samo jeszcze czas. Tak, teraz już to jest, przecież wszędzie możesz komika ściągnąć sobie powieść, więc... No to zależy, bo nie tak, ale z komiksami właśnie jestem, bo że za coś... Jeśli ja kupuję książkę papierową i zajemnika, muszę zapłacić tyle samo. Tak, mówimy o piractwie w tym momencie, tak? Na chomiku sobie ściągniesz na przykład za darmo. No musisz założyć kontakt na chomiku, bo ściągnięte, ale chodziłam z tego, że na przykład ja kupuję książkę papierową, ale mam czytniki, a mimo muszę chcieć podróży. I w tym momencie muszę piracę tą książkę, ściągam ją z darmo, no to już normalnie zapłaciła, kosztuje 25 zł, bo kosztuje 25 zł, gdzie tam tego? Ebo kosztuje przeważnie do 10 zł niż książka, a wolę mieć papierową książkę. Dokładnie, bo to jest dwa razy więcej, bo chcę czytać, a bym ściągał. Wydawca się decyduje na to, że dodaje do książki wersję na Google. Dokładnie. Coraz powolniej się pojawia. Jest, bo to jak idzie do wydruku, tak to musi być w elektrycznej. No więc właśnie. Tak, tak. Jest ściągnięcia pieniędzy na wszystkim, niestety też. Tak, właśnie mam dwa pytania. Kolej z tego UP się ostatnio robi przykrzanie, że teoretycznie nie powinno wysłać swoich tekstów korekty. I wykaże, że prawdziwy dziennikarz nie powinien się korektować sam. Nieprawda. Nieprawda. To ja wiem, ja staram się zagrać ten puszczać tylko jak tylko mówić, bo sobie kolejnić mamy, a tak na tego sobie wyleciała zresztą. Znaczy, bo jest taki kolej jest nazwany, to jest tobie strasznie kolej z Wielkowskim udziałem w OP. Ktoś zna, na sporcie i się przypadnie ostatnio do mnie w ten. Ale starałam się ładnie wychwycić, jak się przypadnie to ja już winę, jak to każdy jest. Najlepsze jest to, że są podaje, które mają. Tak, dokładnie, znikliśmy w OP. Tak, dziesiąty raz jest to. Najlepsze jest to, że portale mają własną korektę, ale tu jest błąd, więc nie wyślam do tego korekty ponownie, żeby nie opłatać korektora. Bo tam ostatnio się przypomniałem tylko z tym faktem, że nazwisko chyba się tak wpadło. A tam jakby autor artykułu pisał, że według niego tak się powinno to pisać. No to jest o tym, to o czym mówiłam, tak, że należy wszystko sprawdzać. Bo wszystkim nie daje nam się, że jesteście wszystko wiedzący. Krytykując to przyjąć, a nie powiedzmy logować od szkolnika. Tak, tak. Co, co jest często spotykane na tego typu portale, bo inne. No to w specjalności. U nas należy wyglądać na tych portalach kierowanych, że musisz naprawdę być hasło komentarz, żeby jednak się zablokowało, bo jakiś spam czy coś. Znaczy, mnie ostatnio zablokowali na świecie, no się w tym momencie, bo z trzeciej poprawiłam, że biedę, że nie skupiała się opinią. I miałaś rację, no. Nie skupiała się odmienia. Poza tym była ostatnio taka dość głośna sprawa, że promocji zabili się odpisą już holenderską kakę i robili błąd w imieniu Jezusa i męża. Więc zwróciłam na to uwagę, ale zwróciłam na to uwagę koleżanki, która tam pracuje, żeby to poprawiła, żeby to spędzało. Żeby nie zachowanie po komentarzu, które się poprawiamy, jeśli te komentarze mają rację, to mamy wyjść i porozumienie. No, trzeba to przyjąć. To nie jest miłe, to nigdy nie jest miłe. Szczególnie, że jeśli komentarze niektóre są rzeczywiście nieciekawe, ale trzeba to przyjąć na siebie, tak. Jak coś pisze, to nie jest, trzeba uważać. I przy dłuższych tekstach, tutaj zawsze komentarze, tam już to wiadomo, rzucamy na szybko, ale teksty, dłuższe, artykuły, recenzje, to muszą przejść jakąś korektę. Bo jednak nie wyliczymy czasu. Ja szczególnie stylistyka, że jak tylko zbieram jakieś przecinki, to ja mam taką coś problem z rysunkami. No właśnie, więc właśnie jakby jest ktoś, to po prostu zauważy. Zobaczę, że na przykład, nie wiem, właśnie autorzy, którzy piszą w takiej pozycji, że wszystko wiedzą, no to nagle trzeba zaznaczyć, że może coś dopić w tym momencie. Tak. Czemu polegają umowy licencyjne? Co? Bo czemu polegają umowy licencyjne? Umowy licencyjne? Znaczy, bo to byłam się wstydzić w jakiegoś jednego portalu, myślę, że się to powiem w tobie. Koleżankami jest rekruterkami dopisała, jestem niepełnoletnia, a oni mi pisują umowy licencyjne, więc mam spróbować, jak spędziłem w miastu. Chodzi o prawa autorskie. A. Czy
przekazanych do autorskich portalu, portalowi. Tak. 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 Tak